Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Powiat włocławski do tej pory nie miał własnej pływalni. Niedługo ma się to zmienić. Rada Powiatu Włocławskiego podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą budowy krytego basenu przy Zespole Szkół w Marysinie. Uchwała pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie i partycypowanie w kosztach utrzymania do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli decyzja Rady Sejmiku będzie pozytywna, powiat przystąpi do opracowania dokumentacji i realizacji tego zadania. Są tylko dwa powiaty w naszym województwie kujawsko-pomorskim, które nie posiadają basenów. Uważam, że nie możemy być w tyle i dlatego jest szansa porozmawiać z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem Całbeckim, że będzie dofinansowanie w kwocie, przepraszam, w procentach 65%. Gmina Lubraniec marzy o powstaniu kompleksu rekreacyjno-sportowego, a budowa pływalni byłaby pierwszym etapem przedsięwzięcia. Koszty oscylują w granicach 12-15 milionów złotych. Gmina deklaruje 50% udział w kosztach realizacji i utrzymania basenu. Trzeba będzie tą inwestycję rozłożyć po prostu w realizacji na lata. I tak planujemy rok 2013 przygotować całą dokumentację. W chwili obecnej już mamy opracowaną koncepcję zagospodarowania tego terenu, a lata następne, 14-15, już po prostu przystąpić do budowy tej krytej pływalni. Społeczne liceum ogólnokształcące w Choceniu ma już 10 lat. Jubileusz szkoły obchodzono bardzo uroczyście. Podczas jubileuszowego spotkania wiele czasu poświęcono wspomnieniom. Mówiono o budowie szkoły, która trwała 2 lata i kosztowała 6 milionów złotych, a także o tym, jak zmieniały się kierunki kształcenia, kadra i sama młodzież. Osoby, które chcą się rozwijać, czy chcą rozwijać swoje zainteresowania, na pewno mają taką możliwość. Z roku na rok przybywa chętnych do nauki w tej szkole. Szkoła zapewnia dojazd, dlatego że jest tutaj profil, który mnie interesował, czyli sportowo-rekreacyjny. No i jest tutaj przede wszystkim miła atmosfera, tutaj dużo kolegów. Społeczne Liceum Ogólnokształcące powstało z inicjatywy Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszyscy są pogodni, no tu nikt się prawie nie kłóci, no, wszyscy żyją w zgodzie. Szkoła dostosowuje swoją ofertę do lokalnego środowiska, zmienia kierunki kształcenia w zależności od potrzeb. Z uwagą śledzi losy swoich absolwentów na rynku pracy. Absolwenci są już w naszej kadrze pedagogicznej, już uczą następne pokolenia. W tym roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym zostanie zorganizowany pierwszy zjazd absolwentów. I choć szkoła się skończyło, to tak dziwnie dziś łomoczą nasze serca. Co za dużo, to niezdrowo, ale nie w Lubieniu Kujawskim. Jak nieoczekiwane bywają skutki budowy autostrady, przekonali się mieszkańcy gminy Lubień Kujawski. Dodajmy, że jest to miłe zaskoczenie. Budowniczowie polskiej trasy północ-południe potrzebowali dużych ilości piasku i żwiru. W wyniku prac wydobywczych powstały duże obszarowe odkrywki. Tereny te zostały zrekultywowane w taki sposób, że powstały tam duże zbiorniki wodne. Włodarze gminy postanowili uczynić z nich atrakcyjne miejsca wypoczynku. Powstały duże oczka wodne, mające charakter regularnych stawów, które po zarybieniu mogą stać się atrakcją dla wędkarzy i chcących odpoczywać nad nimi ludzi. Członkowie chodeckiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w Kubłowie, by wspólnie spędzić czas oraz podziękować wszystkim tym, którzy od lat wspierają ich działalność. Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Danuta Warszawska, przewodnicząca Rady Miejskiej, i Kazimierz Sawiński, burmistrz Chodcza, powitała Hanna Pasińska, przewodnicząca koła. Podziękowania sponsorom oraz wszystkim sympatykom koła złożyła Paulina Kuczmaja, wiceprzewodnicząca koła. To są wspaniali ludzie, do których kiedykolwiek się zwracamy o cokolwiek, no to nie spotykamy się z odmową. Ja, no najczęściej mnie ta przyjemność spotyka, że muszę chodzić no, za jakimś tam wspomożeniem, ale zawsze spotykałam się z bardzo życzliwymi, wspaniałymi ludźmi o naprawdę gorących sercach. Chodeckie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów liczy 57 członków. Rowerzyści z całej Polski gościli w miniony weekend w Gołaszewie na terenie gminy Kowal.
140 pasjonatów jednośladów wzięło udział w ogólnopolskim zlocie turystyki kolarskiej Cyklista na Piątkę zorganizowanym przez Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK Cyklista. Okazją do organizacji zlotu były piąte urodziny klubu. Impreza była świetna, dostaliśmy mnóstwo upominków, pucharów od innych klubów, starszych, bo my jesteśmy małolatem, 5 lat dopiero mamy. Rowerzyści między innymi z Płocka, Łodzi, Solca Kujawskiego, Kielc, Wejherowa, Gdyni, Torunia, Sochaczewa przez weekend gościli w agrofarmie w Gołaszewie, skąd wyjeżdżali na trasy rowerowe Kujaw Wschodnich. Jesteśmy oczarowani tą imprezą. Sposób organizacji bardzo profesjonalny, jeden z najlepszych w Polsce, koło, które najlepiej to robi praktycznie. Aura nam sprzyjała przez całe 3 dni. Cykliści odwiedzili m.in. Kowal, Kubkę, Szczutkowo i Włocławek. Nie chcę wyglądać jak Lizus, ale uwielbiamy do cyklistów przyjeżdżać, bo trasy macie przepiękne. Klub zawsze to organizuje wspaniale. Któryś raz z rzędu jesteśmy i nie ostatni. Na pewno nie ostatni. One są piękne po prostu. Dla najliczniejszych i najaktywniejszych grup przygotowano okolicznościowe puchary, dyplomy i pamiątki. Zlot to doskonała okazja nie tylko do promocji regionu, ale i wspólnego spotkania pasjonatów rowerowej jazdy. Jak się okazuje, podobnych zlotów jest bardzo dużo. Trudno wybrać, na który jechać. Po prostu wybieramy tam, gdzie jest najciekawiej trasa, organizatorzy. Także Włocławek bliski nam jest. Włocławski klub zachęcony dobrymi opiniami planuje za rok kolejny zlot, tym razem na 6. urodziny. XXI wiek zobowiązuje. W Zespole Szkół w Kruszynie nie znajdziemy już tradycyjnego dziennika. Od września bieżącego roku Zespół Szkół z klasami zintegrowanymi w Kruszynie wszedł na kolejny szczebel rozwoju cyfrowego. 2 lata temu decyzją dyrektora zespołu zaczęto dążyć do upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotów nie tylko sensu stricto informatycznych, ale wszystkich przedmiotów, jakie są nauczane w tym Zespole Szkół. Po dogłębnej analizie potrzeb i oferujących takie usługi przedsiębiorstw informatycznych podjęto decyzję o wyborze systemu e-szkoły firmy Librus. W ubiegłym roku szkolnym tytułem próby wprowadzono system kontroli frekwencji i postępów w nauce, potocznie nazywany dziennikiem elektronicznym. Jest to cały system zintegrowany zarządzania szkołą wykorzystujący technologie informacyjno-komunikacyjne. W chwili obecnej plan lekcji, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, sekretariat prowadzony jest w formie elektronicznej. I to wszystko jest integrowane w jeden system, tak samo jak i przenoszenie tych danych do systemu informacji oświatowej. Zespół szkół w Kruszynie znalazł się w gronie 25 szkół województwa kujawsko-pomorskiego, a 350 całej Polski, zakwalifikowanych do pilotażowego projektu rządowego Cyfrowa Szkoła. Oprócz poczucia uzasadnionej dumy, szkoła otrzyma również sprzęt i oprogramowanie związane z projektem. Satysfakcję z wprowadzenia systemu cyfryzacji odczuwają także nauczyciele. Cyfrowa szkoła i dzienniki elektroniczne pomagają nam w codziennej pracy, chociażby w wypisywaniu świadectw. Bardzo szybko to się robi, bardzo sprawnie. Bardzo łatwo wprowadza się korekty, nie potrzeba przepisywać całego świadectwa, tym bardziej w nauczaniu zintegrowanym, gdzie mieliśmy ocenę opisową. W Czarnym w gminie Baruchowo działa jedyny na terenie naszego powiatu środowiskowy dom samopomocy prowadzony przez gminę. W placówce w każdy powszedni dzień przebywa około 21 osób. To mieszkańcy gminy o różnym stopniu niepełnosprawności. Tutaj są otoczeni specjalistyczną opieką, mają też możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W placówce często organizowane są różne imprezy, wyjazdy integracyjne, a także wystawy prac plastycznych przygotowanych przez podopiecznych. W naszym domu prowadzimy wiele treningów, umiejętności społecznych, przygotowujących uczestników do samodzielnego funkcjonowania, tudzież do podjęcia pracy zawodowej w ramach zakładów pracy chronionej. Prowadzimy treningi interpersonalne, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening kulinarny, trening budżetowy. Prowadzimy również zajęcia rękodzielniczo-krawieckie, zajęcia w ramach terapii zajęciowej usprawniające funkcje manualne. Robimy prace plastyczne, rękodzielnicze, mamy również terapię ruchową, prowadzimy również zajęcia stolikowe, które pozwalają na kształtowanie wyobraźni, umiejętności manualnych, wyrabianiu cierpliwości i oczywiście kontaktów międzyludzkich.
Pod koniec wakacji odwiedziliśmy z naszą kamerą wieś Ustronie w gminie Lubanie, gdzie obok miejscowej szkoły podstawowej trwały prace nad budową ogrodzenia. To ogrodzenie w postaci słupków metalowych i siatki oddzieli teren boiska i zapewni bezpieczeństwo uczniom tej szkoły. To kolejna poza placem zabaw inwestycja w rejonie szkoły podstawowej w Ustroniu realizowana przez gminę. Placówka mieści się w zabytkowym, odnowionym już obiekcie, jednak stan ogrodzenia pozostawiał wiele do życzenia. Prace już zostały zakończone, a efekty widać gołym okiem. Jak podkreślają władze gminy, chodzi nie tylko o estetykę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. To już wszystkie informacje, jakie dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.